Hej, siemanko, to Miast Grzeczności, witam was w kolejnym odcinku testowania piw na kanale. Dziś piwem testowanym jest browar Fortuna Miłosław Sosnowe APA. Ciekawe piwo. Amerykańskie chmiele, nuta dębowych, nupa pędów sosny, nie wiem czemu powiedziałem dębowy. A piwo to ma 4,8 alkoholu, czyli poniżej 5%, czyli taki browar w miarę ok. Specjalnie nagrywam w deszczu, pomyślałem, że to tak trochę będzie odstąpienie od takiej rutyny, takie coś nowego. Jeszcze nigdy nie nagrywałem w deszczu. Otwieram browara i widzimy się, jak już będziemy testować tego skurczybyka. Piwko otworzone, czas na test. Dobre. Taki ciekawy, charakterystyczny smak, głęboki, mocny. Nie, to taki, smakuje takim dobrym craftem. Nie jakimś szczochem, warką tyskim albo Tatrą. Dobry browar. Nie no, browar zajebisty, podoba mi się ten smak, ten pyszny, głęboki smak. Jeśli chodzi o etykietę, nie jest ona jakoś zbytnio pociągająca, wydaje się, jakby to było zwykłe piwo, ale jednak to jest coś a la nie opisuj książki po okładce właśnie, nie opisuj książki po okładce, to dobrze to ocenia smak tego piwa, że nie powinno się oceniać tego piwa po etykiecie, bo etykieta trochę przypomina taniego browara, ale browar jest wykurwisty, to jest no takie coś, że ja nadal czuję posmak tego piwa. Taki mocny, głęboki smak. To piwo jest bardzo dobre, daję temu piwu 8 na 10, także jeżeli lubicie oglądać u mnie testowanie browarów, zostawcie już teraz łapeczkę w górę, zostawcie kawę wraz z dzwoneczkiem, napiszcie fajny komentarz, odwróćcie te filmy, znajomym, zapraszam was także na poprzednie filmy, na następne. Hej, siemanko, to Miast Grzeczności, widzimy się w kolejnych recenzjach browarów na kanale, siemanko.